Równania znalazły swoje zastosowanie w fizyce i inżynierii. Naukowcy wykorzystują je na przykład do obliczania natężenia prądu lub liczby pojazdów, które przejeżdżają przez skrzyżowanie. Rozwiązując równania możesz trafić na przykłady z nawiasami, tak jak tutaj. 4 w nawiasie x plus 3 równa się 10. Na samym początku musimy pozbyć się nawiasów. W jaki sposób? Jak pamiętasz, pomiędzy czwórką a nawiasem jest mnożenie. Przypomnij sobie, co zrobić, gdy mnożymy liczbę przez sumę algebraiczną. Będę mnożył czwórkę przez każdy z wyrazów sumy. Zobacz. 4 razy x i 4 razy 3 4 razy x no to jest 4x dalej mamy 4 razy 3 czyli 12 dodaje 12 po drugiej stronie równania jest 10 takie równanie jak to rozwiązywałem w poprzednich filmach po tej stronie chcę mieć niewiadome Przeszkadza mi w tym plus 12, więc od obu stron równania odejmę 12. 4x plus 12 minus 12 równa się 10 odjąć 12. Pamiętaj, że to działanie wykonujesz po obu stronach równania: tutaj i tutaj. To co dalej? Plus 12 minus 12 to jest 0. Zostaje mi tylko 4x. Po drugiej stronie mam 10 odjąć 12, a to jest minus 2. Ostatnim etapem jest wyznaczenie x, ale mam tutaj 4x, więc dzielę obie strony równania przez 4. 4x przez 4 równa się. Minus 2 podzielone przez 4. 4x przez 4 i zostaje mi sam x. Po drugiej stronie mamy minus 2 podzielone przez 4. Mogę skrócić ten ułamek przez 2 i zostaje mi minus 1 druga. x jest równy minus 1 drugiej. Czas na kolejny przykład. Minus 2x plus 3 razy 2x minus 1 w nawiasie równa się 5. Zacznijmy od pozbycia się nawiasów. Mamy tutaj minus 2x, a co będzie dalej? Mam 3 razy 2x i 3 razy minus 1. 3 razy 2x to jest 6x. 3 razy minus 1 to jest minus 3. Uważaj w tym miejscu na znak. Po drugiej stronie równania jest 5. Co teraz? Zróbmy porządek z tym, co widzisz tutaj. Minus 2x, dodać 6x możemy zredukować. Będziemy mieli wtedy 4x. 4x minus 3. Równa się 5. Zatrzymaj teraz film i dokończ rozwiązywanie tego równania. Po lewej stronie mamy 4x odjąć 3. Chcę mieć tylko 4x, więc do obu stron równania dodam 3. 4x odjąć 3, dodać 3. To się równa 5, dodać 3. Dodałem 3 do obu stron równania. To jest 0 i zostaje mi 4x. Po drugiej stronie mam 5 plus 3, czyli 8. Chcę mieć x, a mam 4x, więc podzielę obie strony równania przez 4. 4x przez 4. To jest po prostu x. 8 przez 4 to 2. Podzieliłem obie strony równania przez 4 i otrzymałem, że naszym x jest dwójka. Czas na przykład, gdy przed nawiasem jest liczba ujemna. Pokażę ci na co musimy uważać. Po lewej stronie mamy 2x i nic z tym na razie nie robię. Teraz zabieram się za nawias. Minus 3 mnożymy razy x i minus 3 mnożę razy minus 2. Tutaj uważaj na znaki. Minus 3 razy x to minus 3x. Minus 3 razy minus 2 to jest. Plus 6. Gdy mnożysz przez siebie dwie ujemne liczby, w wyniku otrzymujesz dodatnią liczbę. Po prawej stronie równania mamy jeszcze odjąć x. Uporządkujmy teraz to równanie. Zobacz, tutaj masz minus 3x, a tutaj minus x. To jest minus 4x, co zapiszę pod spodem. Po lewej stronie mamy wciąż 2x, minus 4x i jeszcze dodać 6. W jednej linijce wykonuję tylko jeden krok, po to, aby nie pomylić się w rachunkach. Teraz zadanie dla Ciebie. Chcemy mieć niewiadome po lewej stronie, a liczby po prawej. To rozwiązywanie tego równania po zatrzymaniu filmu. Niewiadome chcę mieć po lewej stronie, więc muszą pozbyć się tego minus 4x. Dodam do obu stron równania 4x. Tutaj mam 2x plus 4x równa się minus 4x plus 4x i plus 6. Co nam zostało? 2x plus 4x to jest 6x. Po drugiej stronie równania masz minus 4x dodać 4x, czyli 0. Tego nie piszę, ale mam tutaj jeszcze plus 6, czyli 6. 6x równa się 6. To ile równa się x? Podzielmy obie strony równania przez 6. 6x podzielone przez 6 to x. A 6 podzielone przez 6 to 1. Pamiętaj, aby te działania wykonywać po obu stronach równania. Spójrz na taki przykład: 4x minus 3x plus 1 w nawiasie równa się 0. Spójrz na nawias. Przed tym nawiasem jest minus. W jaki sposób mogę pozbyć się tego nawiasu? Minus to tak naprawdę minus 1. Minus 1 przemnożą przez 3x i minus 1 przemnożą przez plus 1. Co mi zostanie? 4x minus 3x minus 1. Po drugiej stronie równania mam 0. Zredukuję teraz wyrazy podobne. To i to. 4x minus 3x to jest 1x, czyli po prostu x. x minus 1 równa się 0. To ile równa się x? Do obu stron równania dodam jedynkę i otrzymam wtedy, że x równa się 1. Gdy trafisz na takie równania, najpierw musisz opuścić nawiasy. Pamiętaj, gdy masz liczbę przed nawiasem, mnożysz ją przez wszystkie wyrazy, które są w nawiasie. Podobał Ci się ten film? Zostaw komentarz i pokaż go swoim kolegom. Na pewno im pomożesz. Chcesz być zawsze na bieżąco? Zasubskrybuj nasz kanał.